Przed mikrofonem Wigry TV pomocnik suwalskich Wigier Piotr Rybkiewicz. No, minęło już trochę miesięcy, od kiedy grasz dla Białoniebieskich. Proszę o krótką ocenę pobytu w Suwałkach, no i twojej gry w suwalskich Wigrach. No ja jakby ze swojej sytuacji jestem w Suwałkach zadowolony. Ogólnie już będzie prawie rok. Tamta runda jakby można powiedzieć, że była w naszym wykonaniu jako całego zespołu dobra, bo osiągnęliśmy cel, który został przed nami postawiony, czyli był to awans do nowej drugiej ligi. No ta na razie też idzie całkiem nieźle, chociaż mogło być o wiele lepiej. To tyle chyba. Z niejednego piłkarskiego pieca chleb jadłeś. Gdybyś miał teraz porównać Wigry do swoich poprzednich klubów, co tutaj jest lepiej poukładane, co jeszcze może nie do końca nie najlepiej? Mówiąc szczerze, chyba jest to na razie mój najlepszy klub pod kątem przygotowania jako klubu, także jako drużyny, trenera. Wszystko tu jest ok. Po kilku meczach z twoim udziałem obserwatorzy tych piłkarskich spotkań no, zachwycali się twoją postawą. Piotr, czy były jakieś telefony, jakieś sygnały z innych klubów? Czy ktoś się tobą interesował? To znaczy jakieś sygnały były, ale to jakby nie temat na teraz. Jestem jeszcze pół roku w Suwałkach, a co dalej to zobaczymy. Ta drużyna pod koniec rundy jesiennej no trochę wam się posypała, kontuzje to takie ciężkie momenty dla każdego zawodnika. Maciej Makuszewski, wcześniej chociażby Łukasz Stasiak. Ty na zdrowie właśnie nie narzekasz? To znaczy no jak każdy chyba piłkarz, jest to ciężki zawód i wiadomo, że często coś boli, gdzieś tego jakichś tam większych kontuzji nie mam, drobne urazy. No szkoda, że dużo chłopaków się wysypało, bo byli nam potrzebni. Teraz w końcówce chociażby tego sezonu, tej rundy, no ale cóż, tak to jest w tym sporcie. Jesteś nie tylko piłkarzem Wigier, ale także od pewnego czasu mieszkańcem Suwałk. Treningi to jeden, dwa dziennie, wyjazd na mecz lub też spotkanie u siebie. No masz, było nie było, dużo wolnego czasu. Jak spędzasz ten wolny czas? No tak, mam rodzinę, mam żonę, mam dziecko, to tutaj jakby koncentruję cały swój wolny czas, zajmuję się rodziną przede wszystkim, dużo rozwijania dziecka w tej chwili, które ma 2 lata. A znajomi, przyjaciele w Suwałkach to tylko piłkarze? Nie, niekoniecznie. Jestem już na tyle długo w Suwałkach, że poznałem wiele innych osób mieszkających tutaj. Perspektywa, twoja perspektywa na wiosnę, jak skończą Wigry? Które to będzie miejsce? Ile jeszcze wzlotów razem przeżyjemy? Myślę, że to będzie szło tylko w dobrym kierunku. I myślę, że skończymy ten cały sezon na w miarę wysokim miejscu, ze względu na to, że mamy dosyć stabilny skład, dosyć stabilną drużynę. Klub też, tak jak wcześniej wspomniałem, jest po prostu na wysokim poziomie. No i myślę, że to będzie szło cały czas do góry. Zdarza się, że Piotr Rybkiewicz zostaje po treningach i ćwiczy stałe elementy gry, rzuty wolne? Na razie nie, ponieważ narzekam cały czas na przewodziciel prawy, a to jest jakby odpowiedzialne za właśnie strzały. Dlatego na razie tego nie robię ze względu na oszczędzanie nogi. Ale rozumiem, że później, kiedy już wszystko będzie ze zdrowiem ok, wrócisz do tego, bo to było nie było twoja specjalizacja. No nie wiem, czy specjalizacja, ale na pewno będę to ćwiczył, co wymaga non-stop ćwiczeń. Jak najwięcej celnych podań, jak najwięcej bramek dla suwalskich Wigier. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.